Siemanko, z tej strony Rafał Moks. Mamy godzinę 9:30. Znajdujemy się przed główną siedzibą Berserkers Teamu. Zapraszam Was na mój pierwszy dzisiaj trening. Lat temu kolega właśnie zaprosił mnie na pierwszy trening do Berserkers Teamu. Do Bagiego właśnie trafiłem wtedy na trening jiu-jitsu. Potem poszedłem na MMA i tak zostałem. W okresie przygotowawczym mamy prawie dwa treningi, dwa, czasem nawet trzy treningi dziennie. Zaczyna się jakiś trening albo cardio. Zapasy, jiu-jitsu, boks, stójka, no zależy. Jednego dnia są zapasy i jiu-jitsu, drugiego jest zapasy i stójka, trzeciego jest stójka i jiu-jitsu i tak non stop. Mamy trzy razy w tygodniu sparingi. Staram się robić raz, dwa razy trening w tygodniu siłowy. Treningi cardio z trzy razy w tygodniu staram się robić bieg. Także mówię, no w okresie przygotowawczym na pewno robię od 10 do 12 treningów w tygodniu. Moja następna walka będzie na KSW w Londynie. Dokładnie 31 października. Przeciwnikiem moim będzie doświadczony Anglik, miejscowa gwiazda Wallhead, Jimmy Wallhead, na którą oczywiście wszystkich zapraszam. Moja przygoda ze sportami walki zaczęła się 11 lat temu, dokładnie 11 lat temu wakacje. Pierwszym klubem, do jakiego zacząłem chodzić i trenować, był Linke Gold Team w Szczecinie. Tam trenowałem 3 lata pod okiem Mariusza i Maćka Linke. Później po 3 latach przeniosłem się do klubu Berserkers Team, czyli prawie w Berserkach jestem już 8 lat. Po 3 latach, jak zacząłem trenować, stoczyłem swoją pierwszą zawodową walkę MMA. No i tak dalej trwa ta przygoda i mam nadzieję, że jeszcze potrwa. U nas w klubie prowadzę swoje zajęcia MMA. Na początku była to grupa taka w cudzysłowie VIP-owska, gdzie znani szczecińscy i nieznani biznesmeni chcieli po prostu zdobyć troszeczkę kondycji, siły fizycznej i sprawności. Później troszeczkę to się rozrosło i zrobiliśmy taką moją małą grupę MMA. Trenujemy codziennie godzinę przed moim treningiem. Także tutaj trenujemy z młodymi chłopakami i starszymi, między innymi tutaj trenuje też mój tata razem z nami i tak jestem sobie trenerem też. Najbliższą walkę stoczę 5 września w Toruniu na gali X-Cage 8. Będę tam miał walkę o pas kategorii 93 kg. Będę bił się z Racho Darpinianem. Walczyłem już z nim kiedyś w 2011 roku w Szczecinie na Jaromfiście. Tamtą walkę wygrałem. No i teraz właśnie mamy rewanż na gali X-Cage. Także będą fajerwerki i trzymajcie kciuki. Bardzo ważnym aspektem oraz nieodłącznym elementem przygotowań zawodnika MMA do walki jest odpowiednia dieta i suplementacja. Tutaj u nas w klubie wspomaga nas firma Real Farm, korzystamy z ich produktów. Są to naprawdę bardzo dobrej jakości suplementy i dzięki temu możemy ciężko trenować oraz bardzo dobrze się regenerować po takich treningach. Także naprawdę polecam te produkty i zachęcam Was do korzystania z nich. Hey.
Moja przygoda ze sportami walki ogółem zaczęła się w 2010 roku bodajże, tak, to był kwiecień. Ja zacząłem trenować w szczecińskim klubie Linke Gold Team. Tam zaczęła się moja przygoda, trenowałem tam około 4 lata i w końcu podjąłem decyzję, że po prostu, że muszę iść dalej. Tam przestałem się rozwijać do pewnego momentu i musiałem podjąć takie kroki, a nie inne, żeby przejść tutaj do Berserkers Team, ponieważ oczywiście tu jest o wiele lepsza kadra trenerska, jak i oczywiście zawodnicza, wielu mistrzów KSW, jak i topowych zawodników. Moja kolejna walka prawdopodobnie odbędzie się w październiku, ale gdzie i na jakiej gali jeszcze nie chcę zdradzać, bo na razie to są tylko spekulacje, więc no, w najbliższym czasie to wszystko wyjdzie, więc nie będę zdradzał. Moim motorem napędowym, żeby walczyć i w ogóle było zawsze chęć bycia najlepszym. Zakochałem się w sportach walki i nie widzę sobie innej rzeczy niż trenowanie i walka. To jest to, co zawsze chciałem robić i odkryłem to i to kocham i nie wyobrażam sobie bez tego żyć. Właśnie skończył się trening zapasów, porobiliśmy trochę techniki, walki, trochę jiu-jitsu i szykujemy się następnego treningu wieczornego. Arsenału odżywek i to mu pomoże przejść na wyższy poziom, co jest najważniejsze w sporcie. No, dobre odżywianie. Wychodzimy z maty około 13.30, jest chwila na załatwienie swoich spraw. Około 15 jestem w domu, jem drugi obiad, 15.30 kładę się na drzemkę, 16.30 wstaję.